od 28 stycznia w Polsce dawka przypominająca szczepionki przeciwko COVID może być podawana dzieciom i młodzieży w wieku od 12 do 15 roku życia. Od 27 stycznia uczniowie szkół podstawowych klas 5-8 oraz szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną do 27 lutego. Uczniowie klas 1-4 oraz zerówki i przedszkola pozostają w trybie nauczania stacjonarnego. Pewien Ukrainiec przyjął 27 dawek szczepionki przeciwko COVID, w tym 5 jednego dnia. Cel, jaki sobie wyznaczył, jest to 30 dawek. A to jego zdjęcie. Na dniach do POZ-ów ma trafić lek przeciwko COVID Molnupiravir. Jest to lek hamujący namnażanie się koronawirusa. Od 25 stycznia kwarantanna zostaje skrócona z 10 dni do 7 dni. 10 dni kwarantanny pozostaje dalej, gdy wraca z krajów Unii Europejskiej, ze strefy Schengen lub z Turcji, a 14 dni, jeśli wraca z pozostałych miejsc. Jest projekt nowej ustawy covidowej. W tym projekcie pracodawca będzie mógł żądać raz w tygodniu od pracownika negatywnego testu w kierunku COVID. W projekcie przewidziane są kary o wysokości 5-krotności minimalnego wynagrodzenia. W Danii wszystkie restrykcje covidowe zostaną zniesione 1 lutego. Od tej pory infekcja COVID-19 będzie miała status grypy sezonowej. Przeciwnicy szczepionek wyjeżdżają z Europy do Paragwaju i tam zakładają wioski. W gronie przybyszów przeważają mieszkańcy Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii. Obecnie w Polsce jest ponad 1 000 000 osób na kwarantannie, czyli tych osób, które nie mogą opuszczać domu. To jest więcej niż na bezrobociu. Wiadomo, jak czegoś nie widać, to tego nie ma. To chyba tlen widzisz, nie?